Najpierw zacznę tak przed najnowszym filmem, który dla Was przygotowałem. Jest taka sprawa, że pod ostatnim moim filmem z grzybobrania, czyli z ostatniego wypadu, piękne grzybobranie, była taka sytuacja, że pewna kobieta, której nawet nie wiem jak imię, jaki nick, napisała dla mnie ładny wierszyk. Bardzo mi się podobał. Opowiedzcie, co po tyrce chodzi po lesie, zbiera grzybki z chorą nogą i ten wierszyk bardzo mi się spodobał. Naprawdę bardzo mi się spodobał. W pracy, jak byłem, chciałem w przerwę odpisać komentarz dla tej pani, że bardzo mi się ten wierszyk podoba i pisząc komentarz, odpowiedź do tego wierszyku, popełniłem błąd i chciałem go po prostu usunąć, ten komentarz mój. No i usunąłem przez przypadek cały komentarz, czyli tej pani, która mi napisała ten wierszyk, i już nie mogłem odzyskać. Więc dziękuję jeszcze raz pani za ten piękny wierszyk. Bardzo mi się podobał, fajnie zrymowany. I jeszcze raz panią przepraszam, że przez pomyłkę usunąłem ten wierszyk, ten pani komentarz. Przepraszam, przepraszam, jak nie wiem co. Więc jedziemy z najnowszym filmem, drodzy Państwo. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki. Nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników leśnych wypadów na grzyby na najnowszy film w moim wykonaniu. Zaczynamy i jedziemy z tym tematem, czyli kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Mam koszyczek, czyli nowe wydanie. Jak widzicie, nowe szaty, koszyczka. Tak się prezentuje. Rączka, licznik i kamuflaż. I tak to mniej więcej wygląda. Miejmy nadzieję, że się koszyczek spisze. Tylko tak, abym go w razie co nie zostawił. Ale to zobaczymy. Więc szukamy pierwszych grzybków i wiecie, zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem, bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Pójdziemy trochę tędy, spróbujemy trafić jakiegoś borowika, czyli tak, aby koszyk się napełnił, licznikiem nabijemy, ale potrzebujemy pierwszych grzybków. Więc powolutku, pomalutku idzie Pyza po leśnym ogródku. I mamy coś, czyli ładny pogrzybek, podgrzybek. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli pierwszy podgrzybeczek i siu do koszyka. Więc drodzy Państwo, pierwszy leśny przyjaciel. Czyli pierwszy borowiczek zaliczony. Jest pięknie. Jest taki jeden, ale zobaczcie, znacie mnie. Ja jestem wybredny, takich stróbków nie zbieram, więc zostawiamy go, idziemy dalej. Okej, okej. Pomalutku, powolutku. Zobaczymy, co jest grane w tym lesie. Czyli na razie jeden borowik oraz podgrzybek, który zawitał w nowe szaty koszyczka. No ale szukamy, szukamy i miejmy nadzieję, że jeszcze kilka się trafi. I mamy kolejnego, czyli drugiego borowika. Drugi. Ceglaczek. Cegra z topory. Borowik. Jest pięknie. Kolejny ładny prawdziwek, ale dla mnie ogryzek, więc zostawiamy. A tu co mamy, drodzy Państwo? Co się tutaj schowało? O, tego to przytulimy.
przytulimy pyzuś takiego ładnego i drugiego, który rósł z boku. Więc, drodzy Państwo, dwa piękne borowiki zawitały. Kolejny ładny podgrzybek. I jest. Jest kolejny leśny przyjaciel. Jak widzicie, szału nie ma. Koszyk się napełnia, czyli piąta sztuka. Piąty maluszek, którego obczyścimy i poszukamy kolejnych leśnych przyjaciół. Okej, do koszyczka. Sru. I tak to mniej więcej już, drodzy Państwo, wygląda. A ten ładny borowik, piękny. I szukamy takich oto grzybków. Takie ogryzki dzisiejszego wypadu, drodzy Państwo, ale cóż, trzeba zbierać to, co jest, czyli sztuka to sztuka. Nabijamy takiego ogryzka. Czyli mamy kozią brodę, jak widzicie, grzyb jadalny, ale ja go nie zbieram. Bezładny, ładny, urokliwy grzybek, czyli kozia broda. Pójdziemy troszkę tędy. I zobaczymy, co i jak. To nie borowik, to nie borowiki. Na razie słabiutko z grzybkami. Coś tam w koszyku jest powykrajane. Kilka sztuk. Kilka ogryzków przerośniętych, brzydkich grzybów, które zostawiłem. Wiecie, to i tak przy suszeniu, gotowaniu, szatkowaniu i tak wszystko mniej więcej tak samo wygląda, więc nie ma różnicy, czy grzyb duży, brzydki czy ładny, i tak po szatkowaniu wszystko tak samo wygląda, ale tak dla oka ja zbieram po prostu dla przyjemności, dla siebie w większości, dla rodziny, dla znajomych, więc zbieram jak najładniejsze osobniki, które rosną. Mam wybór po prostu, więc dlatego wybieram, a zostawiam grzyby, które mi się nie podobają. Tak ktoś w komentarzu napisał, że wybrednić, żebyście wiedzieli, że z grzybami tak jest. Więc przejdziemy troszkę tutaj i zobaczymy tutaj, co i jak. I się nie myliłem. Trafiłem na takiego jegomościa. Jegomościa. Czyli widzicie, uroda przeminęła, jak to się mówi, ale sztuka to sztuka. Więc tak, w życiu naszym uroda kiedyś przeminie, tak i u grzybka uroda przeminęła. Widać to, jak się prezentuje ten nasz leśny przyjaciel. No ale ten jest ładny. Ładny jest ten pierwszy. Zobaczcie sami. Ten oraz ten. Tutaj i tutaj mamy 5 sztuk. Pięć sztuk, które przytulimy
z tego miejsca. Więc bierzemy nasz koszyczek. Nabijemy, sprawdzimy, obczyścimy i idziemy dalej. Ale tu nieopodal tej piąteczki rosną dwa kolejne borowiki, czyli jeden oraz drugi byczek. I mamy dwa kolejne ładne borowiki. I tu jest kolejny, lecz nie będziemy go dubać. Niech sobie swobodnie urośnie. I już coś się zaczyna, drodzy Państwo, dziać w tym moim koszyczku. Kilka borowików, dwa podgrzybki, ceglaczek nawet zawitał w moim koszyku, czyli borowik ceglastopory. Pomału koszyk się napełnia i tak to mniej więcej wygląda. Ptaszki ładnie śpiewają, a ja z daleka widzę borowika. Tu jest jeden. Nie myliłem się. Tu jest drugi, trzeci. To mamy trzy, ale szukamy dalej. Ptaszki śpiewają, a my szukamy dalej leśnych przyjaciół. Podgrzybek. Borowik. Więc teraz musimy wrócić się, pozbierać to, co zostawiliśmy. I mamy dwa podgrzybki i cztery borowiki. Ale tutaj ładny tu się skitrał, więc drodzy Państwo, temu zrobimy zdjęcie, bo jest przekozak. Oraz tu dwa malutkie, czyli tu 3, 4, 5. Oraz szósty. Ale najpierw temu zrobimy zdjęcie, bo jest ładny. Taki piękny grzybek. No już, drodzy Państwo, fajnie się to zapowiada. Zobaczcie sami. Tak się prezentuje mój koszyczek w całej okazałości. Więc idziemy dalej, szukając naszych grzybków. Wyjdziemy z tego lasu, pójdziemy trochę tam, jak zielono. Zobaczymy, co i jak. W tych zielonych terenach. Oj, 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 tu się schowałeś, byczku. Tu. Czyli, jak widzicie,
Jest, szukamy dalej, ale nie widzę. Obczyścimy oraz sprawdzimy go. Zobaczcie, zdrowy. Więc jak to mówię, sztuka to sztuka. Okej, pójdziemy troszkę tędy. Najważniejsze, drodzy widzowie, że jestem sam. Sam w tym lesie i mogę spokojnie odpocząć, chodząc za grzybkami. Nie inaczej. Chodząc samemu po lesie za grzybkami. Więc widzicie, opady deszczu były, mokro w lesie, ale fajnie, przyjemnie, przyjemnie. I tak to mniej więcej wygląda. Jest bajecznie, Pysuś. Bajecznie. Idziemy dalej. Szukając leśnych przyjaciół. Zobaczcie, jaki ładny borowik. Ale go nie zabieram. Nie zabieram, poszukamy mniejszych, czyli takiego. Oraz tu widzę kapeć. Nawet jest taki obok przyzwoity drugi borowik. Czyli takie dwa. A tego i tego stróbka zostawiamy. Poszukamy tutaj pomalutku jeszcze, czy coś nie rośnie, ale interesują nas takie borowiki. Tu mamy kolejnego. Tu mamy trzy borowiki. Ale szukamy dalej. Czy coś tu innego, czy więcej nie rośnie. Powiem tak, trafiają się tu stare grzyby. Czyli ktoś wywrócił, widzicie, duże prawdziwe. Tu podgrzybki, jeden, drugi, trzeci. Tu czwarty, najładniejszy z tych wszystkich. Więc tego przytulę, tamte trzy zostawię. I mówię, stare grzyby się trafiają, duże, dorodne. Więc tak to u mnie wygląda. Tamte zostawimy. I widzicie sami, ktoś tu już był. I borowiki bardzo duże się tu trafiają. Takie, które mnie nie interesują. Więc pochodzimy tu trochę jeszcze. I próbujemy trafić jakiegoś fajnego grzybka. Tu mamy coś. Ceglaczek. Borowik. Ceglastopory, który sinieje po nacięciu. Zobaczcie sami, jaki kolor się zrobił. Siny. Czyli ceglaczek. Nie inaczej. Ceglaczka przytulimy. Nabijemy i szukamy dalej grzybków, odpoczywając w dzisiejszym dzionek. A tutaj mamy czerwonego kozaczka wśród jagód, jagodzin. Tak się prezentuje. Więc przytulimy, lecz krótko, nogę. Interesuje nas kawałek trzonka oraz kapelusz.
koszyk się napełnia. Jak widzicie sami, jest bajecznie pyzuś. Nie inaczej. Bajecznie. A tu co mamy? Ceglaczek? Zobaczymy. Ceglaczek. Ceglasto pory borowik. No i tak to mniej więcej wygląda w tym moim świętokrzyskim lesie. Cisza, spokój. Tylko jest taki temat, że ktoś tu chodził, bo dużo grzybów jest poprzewracanych i ponacinanych. No ale las jest wielki. Może trafimy jeszcze w jakieś fajne miejsce. Więc bierzemy nasz koszyczek, nabijamy ceglaczka i idziemy dalej. Jeden, ale cieszy. Tempo walone. Ten taki sobie, no ale tego prawdopodobnie przytulę. Przytulę. No ale widzicie sami, w pełni ukształtowany sito zielone. I na dodatek robaczywy, czyli na rozsianie tego tak samo. Dużo starych grzybów, ale tu jest jakiś młody maluszek, którego przytulimy. Tego przytulimy nie inaczej. No i kawałek nogi i trzonek. Trzonek oraz kapelusz zdrowy. Więc tego tylko przytulimy. A tutaj co mamy, drodzy Państwo? Kozaczki. Czyli jeden, drugi, trzeci. Zobaczcie, jakie ładne. Jeden, drugi oraz trzeci. Trzy kozaki, które zostawię. Zostawię kozaków. Nie zbieram. I tu dwa kolejne piękne, które zostawimy. Ale zdjęcie im tylko zrobię. Dla przypomnienia sobie, co nieraz w lesie zostawiam. Ładne, 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 zdrowe, szybki. Widać, że tu nikt nie chodził, z tego względu, że ciężko by było takie grzyby przegapić. Takie ładne kozaki rosnące w kupie. Dobrze, śmigamy dalej. Szukając borowików. Tutaj jeszcze kozak. No widać, że tu nikt nie chodził. Za dużo tych grzybków nie ma, no ale trafiają się. Tu jest piękny czerwony. Czerwonego jednak przytulę. Czerwonego przytulę, ale niepotrzebnie go zerwałem. Czarny od spodu. Czarny, zobaczcie, jaki ładny, a czarny. Ale tu jest obok maluszek. Więc tego hyc do koszyczka, do marynaty pójdzie. I co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? Nic, nic, nic. Więc śmigamy dalej. Nie inaczej.
pójdziemy tędy trochę. Wody, a wody w lesie, mokro. Mam nadzieję, że parę dni będzie ciepło i grzybki nie skoczą. Tutaj zobaczcie, podgrzybek. Jak rośnie podgrzybek, jak się ukształtował na tym korzeniu, ale go zostawimy, jak sobie rośnie dalej. Cieszy oko innych grzybiarzy, a my idziemy w dół, szukając borowików. Kolejny kozaczek, którego zostawimy. No sporo tych kozaków tutaj jest, ale interesują nas tylko, widzicie, jakie grzybki, takie jak mam w koszyku, czyli nieduże, niewielkie, mniej więcej nieprzerośnięte, niewyrośnięte, nie w pełni dojrzałe sztuki. I pomału koszyk się napełnia. Jest w pytkę. W pytkę. W końcu jakiś fajny grzybek. I czyżby tam był drugi? Zobaczymy. Weźmiemy tylko koszyk. I prawdopodobnie widzę drugiego. Tak, nie myliłem się. Czyli drugi. Czyli dwa ładne. Przepraszam, musiałem odebrać telefon. I tutaj kolejny czerwony oraz borowik. To mamy cztery sztuki. Z tym, że trzy borowiki oraz czerwonego kozaka. Ale szukamy, bo widzę, że tutaj mogą jeszcze być. Czuję pismo nosem. Jest, jest, jest. Co tym razem tu jest? Kozaczek. Kozaczka przytulimy, bo jest niewielki. Nie taki jak tamten wyrośnięty, tylko taki w miarę fajny kozaczyna. I mamy z jednego miejsca trzy borowiki oraz dwa kozaki, czerwonego i szarego. Trzy czerwone kozaczki. Czerwony. Czerwony, ale takie wyblakłe, wyblakłe, pomarańczowe. A tu mamy, drodzy Państwo, coś pięknego, czyli borowik. I tutaj dwa piękne borowiki, które przytulimy, nie inaczej. Sztuka. Dwa. Oraz ten. Trzy. Ale jak są trzy, to i będzie czwarty, którego tam widzę. Nie inaczej. Którego tam widzę, bo jak się schylam, zrywam, to obserwuję, co rośnie niedaleko. I tu się schowałeś, ty byku. Tutaj. Ale to tylko czerwony kozak. Jak zerwałem, to już wezmę. I szukamy dalej. Szukamy dalej. Jest borowik. Znów piękny. 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 Jeszcze nie tak bardzo zielony, twardy. Więc przytulimy.
i szukamy dalej. Jest, jest, jest kolejny leśny przyjaciel. Bo widać, że tu nikt nie chodził. Jest kolejny, jest. Jest, jest, jest. Jest, pysuś, jest, 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 jest. Jest. Więc to zostawimy. I jeszcze kawałek tu przejdziemy. Pod grzybek. Pod grzybek też przytulimy. Bo jest ładny. Dalej, 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 dalej. Dalej. Dalej, ale już tu nic nie widzę, więc aby daleko nie odchodzić od koszyka, bo ma nowe szaty maskujące i później najwyżej bym do niego nie trafił, więc musimy iść po koszyk. Koszyk, ale tu mamy jeszcze borowika. Tu jeszcze mamy borowika. Jest nasz koszyczek. Jest nasz koszyczek. A teraz naliczymy grzybki. Oczywiście te dwa kozaki zostają. Trzeba być słownym. Zaraz dokładnie tu jeszcze pochodzę, czyli jak już zerwę krótko, mamy sztukę, zdrowy dwie, trzy, cztery, zaraz się wrócę, cztery borowiki, cztery, tu jest kolejny. Zdrowy 5, 5, zdrowy 6, krótko 7, podgrzyb, to podgrzyb kozaka, krótko 8. 8 borowików i już kość się napełnia. Widzicie sami. Krótko. Kozaczka. Tu jest też kozak, ale z tych jasnych. I co tu mamy? Oj, 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 oj. Jeszcze dwa ładne borowiki. Czyli te przytulimy, tylko sprawdzimy, czy zdrowe sztuka. Zdrowy. Dwie. Przepraszam, że tak krótko obcinam, ale naprawdę, drodzy widzowie, nogi mnie nie interesują. Dla niektórych to taką nogę by wykorzystał, ale nie ja. Szukamy dalej. Czyli dwie sztuki mamy. Tu mamy kolejnego pięknego borowika, którego przytulimy. Piękny. Trzeci. Tu czerwony kozak. Zostawimy go. Zostawimy go. Część trzeba zostawiać dla innych grzybiarzy. Tak, aby też coś sobie znaleźli. Mamy tu sztukę. Tu maluszka. To dwa. I tam piękny, duży. Piękny, duży. Dorodny. Prawdziwek. Zobaczcie. Młody. Nie w pełni ukształtowane sito. Jak widzicie. Więc tego przytulimy. Sprawdzę tylko,
zdrowy. Jak nie wierzycie, zobaczcie sami. I na pół zdrowy. Tutaj troszkę jest zdrowy. I tu troszkę jest zdrowy grzybek. Wiecie, że takich nie zbieram dużych, bo wiecie, ale jak już go wziąłem, sprawdziłem, to go zabiorę. Dobrze, mamy tego borowika na suszenie będzie. A tu co jest? Jakaś górecka kupecka, a pod spodem borowiczek, widzicie. Górecki, kupecki, a pod spodem doszczegłem jakąś góreckę i borowik pod spodem. Więc obczyścimy maluszka. Natniemy, żeby sprawdzić, czyściutki, czysty. Weźmiemy. Widać, że tu nikt nie chodził. Mamy dwie sztuki, które przytulimy. Tego to samo, zdrowy, 3 i ten 4. Więc nabijemy 4. Zobaczcie, zbierając grzyby duże, od razu koszyk się napełnia. Ale tak to mniej więcej wygląda. Te duże położę tam gdzieś na dno i małymi przysypę, tak aby więcej mi weszło dzisiaj grzybku. Zobaczcie, grzyb cięty, to nie moje, a tutaj jest kolejny koleżka. Mamy dwa piękne borowiki. Już nic nie widzę, więc obczyścimy do koszyczka. Krótko, zdrowy, sztuka, zdrowy, drugi. Zawitały mi na drodze.